Hej, nowa! Ponieść ci książeczki, baby? Nie nazywam się Baby, tylko Abby. Nie wierzę, że już wróciłyśmy do szkoły. A ja lubię początek roku. Te tajemnice. Ten rok będzie elektryzujący. Dlaczego one są takie małe? To ta sama szafka, którą miałaś w zeszłym roku. Tak, ale teraz mam o rok więcej nowych ciuchów. No i kosmetyków, butów, dopasowanych do nich torebek. Książek, przyborów szkolnych. Brak miejsca. Pomóc ci? Siłaczu. To od Cerberka. Rozpalony, ostudzony przez nową uczennicę. Ciekawe, kto to? A kto ma czas na nowe? Racja. Hej, ja też byłam nowa. Ciekawe, z kim będę miała gryzologię. Czy ktoś widział Lagunę? Masz rację, Gulio. Pewnie jest gdzieś z Gilem. Nie widzieli się przez całe lato. Pozostawiłem ci możliwość wyboru dowolnej klasy z zaawansowaną matematyką. O, nie. Wiem, że lubisz wyzwania. Hej, Kiziu-Miziu. Jak ci minęły wakacje? No tak. Nie miałaś ich, bo cały czas siedziałaś na obozie matematycznym. To wy mnie tam wysłałyście, bo namieszałyście w wynikach testów. Odpłaciłyśmy ci. Chciałaś zdyskredytować drużynę potworniarek. Myślicie, że się poddałam, a na tym durnym obozie i tak się niczego nie nauczyłam? Pierwiastek z 568? 23832. Hej! Laguno, co się stało? To Gil. Jego rodzice byli tak źli, że... wysłali go do innej szkoły! Laguno! Hej, Jackson. O, cześć, Franki. Brakowało mi cię na imprezie. Tak, miałem przyjść, ale... nie udało mi się. Ej, nowa, zajęte. Zostanę. Nie wiesz, kim jestem? Wredną laską z chropowatym jęzorem? Wszyscy natychmiast na swoje miejsca. Otwieramy podręcznik na stronie pierwszej. Claudine miała rację co do nowych. Chcesz się bawić? To się zabawimy. Wy dwie do dyrektorki. Już! Nie do wiary. Nigdy wcześniej nie byłam na dywaniku. Nie martwisz się? Ty rzuciłaś we mnie Śnieżką pierwsza. Dyrektorka ciebie ukaże, a nie mnie. To nie ja! To jest jakieś nieporozumienie! Ja wszystko rozumiem. Chcesz wojny z Abby? To masz wojnę. Niestety nie możemy tolerować takiego zachowania. Straszyceum opiera się na akceptacji, zrozumieniu i tolerancji. Abyście miały czas, by przyswoić te wartości, moje panny, spędzicie ze sobą cały dzień. Co? Niewykonalne! Te magiczne bransolety powiążą was ze sobą. Nie oddalicie się od siebie na 3 kroki, aż do 3. Spędzicie ze sobą każdą sekundę do tej godziny i mam nadzieję, że się czegoś nauczycie. A jeśli przekroczymy te 3 kroki? Aula wiecznej pracy domowej. No i straszliwa klątwa zawiśnie nad waszymi obydwoma domami, ale generalnie to ta wieczna praca domowa. Dobra, utknięcie z tobą w parze nie jest wymarzonym zajęciem, ale postarajmy się to wytrzymać. Powiedz mi, czemu rozpoczęłaś tę wojnę na Śnieżki? Bo nie rozumiem, to znaczy rozumiem, jestem bardzo wyrozumiała, to moja zaleta. Tego ja nie rozumiem. Ta Franki wydaje się miła, ale dlaczego mnie tak okłamuje? To ty byłaś prowokatorem. Cóż, chyba nie chcesz mi powiedzieć. Wrócimy do tego później. To skąd pochodzisz? Ze szczytu w Himalajach. O, super! A którego? Myślę, że nie będziesz go znać. O, dobra. Masz ładny naszyjnik. Ta pogawędka doprawdy nie jest konieczna. Tutejsi ludzie mówią zbyt dużo o błahostkach. Czasami lepiej po prostu milczeć. A, niegrzecznie. Ale to było miłe. Chcę, by zaoszczędziła oddech. Zagmatwane to. Franki chyba mnie już nie lubi. Musimy iść do klasy. Masz rację. Nie mogę się znów spóźnić, bo będę miała kłopoty. Chodźmy. Polubi mnie, jeśli pokażę jej dużo lepszą drogę do naszej klasy. Hej, czekaj! Musimy iść razem! Stój! Poprawię. A, zepsułaś. Tego nie można wypić. Ale my pijemy w ten sposób u nas w górach. Jest pyszne. Myślałam, że jej się spodoba. Hej, baby. To znaczy Abby. Nie przedstawiłem się wcześniej. Palony. Rozpalony. O, rany. Zimne ręce.
A, już wiem, jak rozgrzać twe serce. Potrzebuję pomocy. On jest płatkiem śniegu, uważającym się za górę lodową. Tak, to o nim. Chyba. Tak, lepiej uciekaj. Mówiłem, że nienawidzę czerwonego. Nie wolno nikomu ganiać po korytarzu. To dotyczy także byków. Rany! Naprawdę uratowałaś mi moje śrubki. Zapomnijmy o tym. Hej! Co za kreton! Pora na obiad. Wszyscy moi znajomi są w potworówce. Nie mogą nas zobaczyć razem. Hej, Abby! W górach przyjaźnie rozpoczynają się od posiłku. Wiesz, ja generalnie jadam na zewnątrz i sama. Hej, Franki, tutaj! O nie. Zaskoczę je błyskotliwością i umiejętnością obserwacji. Wszystkie są bardzo ładne. Nie, to oczywiste, pomyślmy. Twoje brwi są jak góry. Jesteś niska jak mały jak. Twój strój chyba za bardzo się starasz. O której godzinie puszczają te wasze bransolety? O trzeciej. Laguna startuje w zawodach o drugiej. Potrzebuje teraz całego naszego wsparcia. Ty i twoja zimnokrwista koleżanka nie przychodźcie. Starałam się być dla ciebie miła przez cały dzień, a ty obrażasz moje przyjaciółki. Rzucasz we mnie śnieżką bez powodu. Co ja takiego ci zrobiłam? Tak się starałam z nimi zaprzyjaźnić. Być może nie jest mi dane mieć przyjaciół. Czy ty płaczesz? Smutno mi? Czy to takie dziwne? Cóż, tak. Wyglądasz na oziębłą. Nie sądziłam, że się przejmujesz, ani że masz emocje. Ale mam! Muszę iść do łazienki. Musisz przestać to robić! Widziałyście tę nową szczepioną razem z Franki? I nawet nie mają zielonego pojęcia, że to ja pierwsza rzuciłam śnieżką. Teraz musimy dorwać resztę strach składu. Uważaj, to byłoby upokarzające. Już wiem, kiedy Cleo i reszta podejdą do laguny pogadać po wyścigu pływackim. My zajdziemy je od tyłu i wepchniemy do basenu. Totalne upokorzenie. Pożałują, że śmiały ze mną zadrzeć. Chodźmy. Słuchaj, przepraszam, że myślałam, że to ty we mnie rzuciłaś. Powinnam się domyślić, że to ona, to nie było fajne. To co, pójdziesz ze mną ostrzec moje przyjaciółki? Nie. Co? Dlaczego? Ponieważ mam lepszy plan. Nie biegać! Jest mokro. Rany! Super wyścig, Laguno! Dzięki za przyjście, laski. A gdzie Franki? Nie mogła przyjść. Jest uwiązana. Gotowe? Rany, to było szaderskie! Dzięki, Abby. Wiem, że wydaję ci się szorstka, ale tam skąd pochodzę, powietrze jest rzadkie i nie marnujemy go na przyjemności. Tak już po prostu mamy. Wygląda na to, że już nie jesteśmy związane. Będę już lecieć. Hej, czekaj! Miałyśmy iść do centrum i posiedzieć sobie w kawotrumnie. Chcesz iść? To mi się podoba. I to bardzo. Jeszcze nigdy nie byłam na pijama party. O, takie piżamowe imprezy są super. Czasami nie śpimy nawet całą noc i gadamy. I robimy sobie stylizację. I malujemy sobie pazurki. I obgadujemy... Chłopców! Nie zapominajcie o gargulcu do gargulca. Co to jest gargulec do gargulca? To jest ulubiona gra Cleo. Zawsze w nią gramy, za każdym razem, kiedy tu nocujemy. Ja jestem w tym niepokonana. 3, 4, 5... Karta Diaboliczny Demon. Tracisz 500 punktów. Wypadasz. Serio? Jej! Znaczy, chyba pójdę do łazienki i się popłaczę. Ha! Górski troll psuje ci fryz i makijaż przed szkolnym balem. Claudine odpada. Pójdę do drugiego pokoju, żeby nie robić tu scen. Ale masz jeszcze jedną kartę, możesz grać dalej. Racja, to karta Podwójny Kłopot, więc mogę wybrać kogoś, żeby odpadł ze mną. I wybieram Franki. O, rajciu! Zostałyśmy tylko we dwie, Abby. Twój ruch. Wygląda na to, że wpadłaś w płonącą otchłań. Czekaj chwilę, mam tu kartę odmiany losu. Ty ruszasz się za mnie, sama jesteś w płonącej otchłani. Co? Możemy prosić cię na słówko? To był dobry ruch, nie? Uwielbiamy grę gargulec do gargulca.
ale Cleo tak poważnie to traktuje. Dla spokoju pozwalamy jej wygrywać. Jaki jest sens grać, jeśli dajecie jej wygrywać? Szef orków zastawia pułapkę, tracisz kolejkę. Krawiec szaman zaklina twoje ciuchy. Wracasz, 5 pól do tyłu. Nimfa kradnie ci telefon, tracisz 1000 punktów, gra skończona, odpadasz. Wygrałam! O, mój Ra! Nareszcie! Godna mnie rywalka. Będziemy grać w tę grę całą noc. Ale tak. Ekstra! Super! Hej, Abby! Uczyłaś się do egzaminów? O, wszystko w porządku? Oczywiście, jestem w super formie. Wyglądasz jakbyś płakała. Ja? Nigdy nie jestem smutna. Muszę iść, mam lekcję. Abby, czekaj! Co jej jest? O tej porze roku wszystkie dziewczyny z wioski Abby podejmują wyzwanie. Wędrówkę przez Himalaje. Żywią się tym, co upolują i poddawane są próbom wymagającym odporności psychicznej i fizycznej. Ha! Zwyciężyłam! Cienki jesteś! To właśnie teraz! To dlatego jest taka smutna. Nie może tam iść z powodu egzaminów. Biedactwo. Gulia, proszę cię, to się nie uda. Chyba, że... Wiem! Pogadam z krewnicką. O, to będzie niespodzianka dla Abby. Straszyciółki, może razem pouczymy się do gryzologii? Och, sorki, nie możemy. Tak, wybieramy się właśnie do kina. Do sklepu. Narka! Franki, Draculora! To ona! Co wy tu knujecie? Ta-da! Załatwiłyśmy to z krewnicką. Możesz spędzić ten tydzień w zamrażarce. Gulia zamontowała tu kamerę, żebyś nie traciła lekcji. Wiemy, że tu nie jest tak jak w Himalajach, ale... O, chwila! Abby, słuchaj, możesz nam zawsze mówić, gdy jest ci źle. Od tego jest przyjaźń. O... Trzymaj się! Cześć. Trzymaj się! Ej, Sopel, czy ty umiesz walczyć na rękę? Gotowa, Abby? Gotowa. No to do dzieła. Wasze prace na wystawę Strach Sztuki muszą zostać ukończone jeszcze na tej lekcji. Te dzieła będą ocenione przez Radę Potwo Edukacji. Tak. Super! Ach, uwielbiam pracownię sztuki w Strachyceum. Tu się maluje prawie tak dobrze jak w Strachyżu. Byłoby łatwiej, gdyby nasz upiorny model siedział spokojnie. Sorki, złapałam katar. Sam się zgłosiłeś na modela, Ros. Dlatego, że czadersko wyglądam w todze. Musimy zacząć od nowa. Niezły obraz, Draculoro. Ale czy nie sądzisz, że nasz upiorny model powinien być trochę większy? Hej, przecież go widać! Ale mam też inne upiorne inspiracje. Poza tym toga wyszła ekstra! Patrzcie na mnie, ha? Ros! Sztuka to poważna sprawa. To tylko kupa kolorów, jakieś mazaje na pół... Ros! Sorki! Muszę zacząć jeszcze raz. Lekcja się kończy. Muszę jeszcze wytrzymać. Nie! Rada Potwo Edukacji wybierze teraz zwycięzcę. Tak, bardzo interesujące. Ciekawe, kto zostanie wyróżniony. Zobaczymy. Aha. Konkurs wygrywa Rozpalony i jego rzeźba. Wszystko dla sztuki, prawda, dziewczyny? To niesprawiedliwe. Hej, no właśnie. Ktoś mi pomoże. Buenos dias, chicos y chicas. Mówi do was Marie. Relacją na żywo z mojej pięknej wioski w Monster Picchu. Ja uwielbiam wielkie fryzury, wielkie buty i wielkie przygody! Za parę godzin wskoczę do pociągu i pojadę na cały straszny semestr do Strachyceum. Biorę udział w międzyszkolnej upiornej wymianie. Czy będę tęsknić za Monster Picchu? Claro! Oczywiście, ale
Jak wiecie, ten szalony upiorek zawsze chętnie rzuca się w wir nowych przygód. Moja kuzynka Yeti już uczęszcza do Straszyceum i dziś ma przyjechać do Monster Picture, żeby wyruszyć razem ze mną do Straszyceum. Halo, kuzynko! Tutaj Abby! To mój ostatni dzień w Monster Picture i bardzo bym chciała pokazać ci moją wioskę, zanim wyjedziemy. No dobrze, oprowadź mnie, ale biegusiem. Czy widziałeś jakieś miejsce piękniejsze niż Monster Picture? Tak, tak, bardzo tu ładnie. Dużo wielkich stóp, ale musimy już iść na stację. Dobra, masz rację. Czas na spotkanie z przygodą w Straszyceum. O, ale najpierw musisz koniecznie popłynąć w dół rzeką Amazondi. Ten ma na imię Gabi, a tamten Angelito. Zaraz, a gdzie jest świnka Pantalones? Tak, te świnki morskie są słodkie i w ogóle, ale naprawdę musimy już iść. Co sądzisz o swojej nowej fryzurze? Jestem nią naprawdę zachwycona, ale pamiętaj, że... Si, pociąg ucieknie, tak, wiem. Ale nie możesz stąd wyjechać bez obejrzenia naszej magicznej dżungli. No, ale po tym... Koniec już tych atrakcji, dobrze? Ucieczka przed zadem małpek to zupełnie nieoczekiwana atrakcja! Mówiłam ci, że dojdziemy na tę stację w swoim czasie. Ale przyznaj, Abby, wspaniale się u nas bawiłaś, co? Jeżeli mam być szczera, było super! Marie, ty wiesz, te platformy są zabójcze. No wiesz, taka stopa musi się prezentować. O, cześć, dziewczyny, nie wiecie, co się stało z Abby? Nie widziałam jej od tygodnia. O, ja wiem, gdzie ona jest. Buenos dias, chicos y chicas. Mówi do was Abby Pominam z relacją na żywo z Monster Picture. Czuła się tam tak świetnie, że postanowiła zostać jeszcze tydzień. Dla tych z was, którzy mnie nie znają, uwielbiam wielkie fryzury, trochę za wielkie buty i wielkie przygody. Dzięki mojej kuzynce Marie.